Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest wyjątkowa kobieta. Kobieta, która, można śmiało powiedzieć, wygrała z systemem. Katarzyna Stachowicz, dzięki której tysiące Polek będzie mogło dokonać profilaktycznej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją piersi na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Pani Kasiu, to jest wspaniała informacja i można powiedzieć z ostatniej chwili, bo udało się i rząd podpisał rozporządzenie. Tak, jestem bardzo szczęśliwa, że w 2018 roku, tak jak Ministerstwo Zdrowia obiecało, setki tysięcy kobiet, które mają mutację genetyczną genu BRCA1 i BRCA2, które daje predyspozycję do zachorowania na raka piersi czy też na raka jajnika, będą mogły skorzystać z tej szansy, z tej profilaktyki, która tak naprawdę spełnia europejskie standardy. Bardzo się cieszę. To był piękny prezent dla tych kobiet na święta czy też na nowy rok, bo będą mogły korzystać już w 2019 roku właśnie z takiej operacji. Ale to był prezent poprzedzony bardzo aktywnym pani działaniem, czyli tak naprawdę doprowadzeniem do sytuacji, gdzie politycy pojednali się ponad podziałami. Tak, to też wielka satysfakcja, że możemy działać ponad podziałami dla tak ważnych spraw, ponieważ uważam, że choroby nowotworowe, że rak nie zna barwy politycznej i powinniśmy działać na rzecz takich projektów, które pomagają ludziom, które pomagają w chorobach, ponieważ to jest naprawdę bardzo ważne. Dla pani temat raka piersi i temat tego obciążenia genetycznego jest wyjątkowo bliski, bo pani właśnie ma ten gen odpowiedzialny za pojawienie się raka piersi. Dowiedziała się pani o tym, będąc w pierwszej ciąży. Wówczas chorowała pani siostra. Tak, tak naprawdę każdy z nas ma ten gen. Niestety ja mam mutację tego genu, BRCA1. Odkryłam go w 2006 roku, jak zachorowała moja siostra na raka piersi. To był drugi przypadek tego nowotworu w mojej rodzinie, ponieważ wcześniej siostra od mojego ojca zmarła na raka piersi. Dlatego moja mama, odpowiedzialna za moje życie, powiedziała: Kasiu, musimy zrobić badanie genetyczne, bo to może da nam możliwość wykluczenia tej choroby w przyszłości. I ja zrobiłam, będąc w ciąży, to badanie. Niestety potwierdziło się, że jestem nosicielką tej nieszczęśliwej mutacji genetycznej. I byłam objęta takim programem profilaktycznym w Instytucie Onkologii w Gliwicach, gdzie dwa razy w roku wykonywałam wszystkie badania pod kątem nowotworu piersi, czy też nowotworu jajnika. Była to mamografia, USG, rezonans magnetyczny, badania cytologiczne. No jeżeli coś się pojawiło, jakaś zmiana, była biopsjowana. I niestety no, właśnie w trakcie tych profilaktycznych badań, bo one niestety nie uchronią od choroby, ale dają możliwość w odpowiednim momencie wykrycia tej choroby. Okazało się, że w prawej piersi mam guzek i jest to nowotwór złośliwy. Jaka to była trudna informacja dla młodej mamy? Ja pamiętam, że te pierwsze momenty nie wiedziałam, jak wyjść z gabinetu od pani doktor, jak dowiedziałam się, że jest to nowotwór. Nie był stwierdzony jeszcze rodzaj tego raka. Natomiast było to, chyba jak dla każdej kobiety, bardzo trudna informacja. I początkowo chyba każdy jest załamany. Będąc mamą 10-letniej córki i 2-letniego synka, no wiadomo, że wszystko zaczynamy widzieć w czarnych kolorach. Ale jakoś później, nie wiem skąd, przyszła do mnie siła. Na pewno było to oparte też tym, że miałam wielkie wsparcie w rodzinie. Że oni mówili: Kasia, ty dasz radę, nie poddasz się i wygrasz z tą chorobą. I ja tak mocno w to uwierzyłam, że wygram, że nigdy nie stracę tej nadziei na to, żeby wyzdrowieć, że uda mi się pokonać tą chorobę. Oczywiście musiałam przejść leczenie, bardzo trudne leczenie, chemioterapię. Przez pół roku brałam chemię i ta chemia podziałała. Ona tak naprawdę zniszczyła ten nowotwór, ale to by nie był koniec mojej choroby, ponieważ wiedziałam dobrze, że czeka mnie jeszcze zabieg operacyjny. Czy wtedy pomyślała pani o tym, że warto by było pójść za przykładem znanej aktorki Angeliny Jolie i dokonać tej profilaktycznej mastektomii, by móc w przyszłości uchronić się przed chorobą? Tak, ja już wcześniej myślałam o tej, jeszcze jak nie zachorowałam. Umówiłam się już z lekarzami, nie będąc świadoma tego, że ten zabieg profilaktycznej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją nie jest zabiegiem refundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce. Tym byłam bardzo zdziwiona, że nagle okazało się, że jest brak tej refundacji. I chciałam wykonać, jednak po prostu nie zdążyłam jej zrobić, bo zachorowałam.
I później przyszłam do pana doktora, pamiętam w Gliwicach, i pan doktor mówi, no pani Kasiu, świetnie, tutaj chemia podziałała, nowotwór został zniszczony, ale musi pani jeszcze przejść zabieg wycięcia tak jakby części gruczołu piersiowego. Ja natomiast powiedziałam, panie doktorze, ja chcę profilaktyczną mastektomię dwóch gruczołów piersiowych. A on mówi, no tak, ale mamy problem, ponieważ nie ma kodu. Nie ma kodu w Narodowym Funduszu Zdrowia, ten zabieg nie jest refundowany w Polsce. No i wtedy zderzyłam się ze ścianą. Zderzyła się pani ze ścianą i postanowiła wyjechać do Niemiec, by taki zabieg przeprowadzić na swój własny koszt. Koszt, no śmiało można powiedzieć, którego nie są w stanie pokryć tysiące, setki tysięcy Polek. Tak, miałam to szczęście, że było mnie na to stać. Miałam też możliwości odszukania lekarzy w Niemczech, którzy mi wykonają ten zabieg. I tak się zdarzyło, ja za ten zabieg zapłaciłam 10 tysięcy euro. Tak naprawdę kogo stać na taki koszt? Wykonałam ten zabieg i pamiętam wracając z kliniki w Berlinie, jadąc, już naprawdę taka szczęśliwa byłam wtedy, ponieważ miałam też wynik histopatologiczny pooperacyjny i nie było żadnych komórek nowotworowych. I taka szczęśliwa, mówię, nie, ja muszę to zmienić. I wiem, gdzie jest luka prawna. Wiem, co trzeba zrobić, żeby to zmienić. Podejmę ten wysiłek. Tak naprawdę chwilę po chorobie, przecież ja cały czas jeszcze byłam bardzo osłabiona i mówię, nie, no naprawdę muszę to zrobić. I pamiętam, przyjechałam do domu, to był lipiec 2017 roku i poprosiłam o wywiad, chciałam opowiedzieć moją historię, poprosiłam panią redaktor Dziennika Zachodniego, panią redaktor Agatę Pustułkę, że bardzo chciałabym opowiedzieć tą historię. I ona ją opisała. Był to wywiad, który się ukazał w październiku 2017 roku, który spowodował lawinę medialną w całej Polsce. Chyba nie było medium, czy telewizji, czy też prasy, w której nie ukazałby się wywiad, który porusza ten ważny problem w Polsce. Ja dałam swoją twarz i swoją historię, bo to najlepiej przyciąga też, prawda, czy prasę, czy społeczeństwo, czy ludzi, czy tych też, którzy decydują o tym, że jest taka luka w prawie. Po walce z chorobą, można powiedzieć, rozpoczęła pani kolejną walkę i batalię o zmianę polskiego prawa. W przeciągu roku tak naprawdę udało się osiągnąć ten swój zamierzony cel i to jest fantastyczne. Tak sama indywidualnie napisałam pisma do wszystkich parlamentarzystów, do posłów i senatorów. Opowiedziałam im swoją historię. Odbyłam wiele spotkań indywidualnych, ponieważ mam doświadczenie parlamentarne, bo zasiadałam w Sejmie. Wiedziałam, że po prostu trzeba iść taką drogą. Nie wiedziałam, że to będzie tak szybko, ale wierzyłam w to, tak jak wierzyłam w to i miałam tą, nie traciłam tej nadziei, że wyzdrowieję, to wierzyłam też w to, że uda mi się wygrać to rozporządzenie, że ten zabieg będzie refundowany. I pamiętam, w styczniu zorganizowałam konferencję w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie zaprosiłam parlamentarzystów z województwa śląskiego, wszystkich opcji politycznych. I oni przyjechali. Przyjechali i podpisaliśmy apel do ministra zdrowia o uznaniu właśnie tego zabiegu jako zabiegu refundowanego, który ma się znaleźć w koszyku świadczeń. Ten apel udało mi się też wręczyć osobiście w Ministerstwie Zdrowia panu ministrowi 6 czerwca 2018 roku. I pan minister wtedy powiedział, pani Kasiu, będzie ten zabieg refundowany, ale muszę dostać jeszcze pozytywną opinię Agencji Oceny Świadczeń Medycznych i Taryfikacji. Jeżeli tylko ją dostanę, to bez żadnej zwłoki podpiszę to rozporządzenie. Zrobił się szum medialny wokół pani działań i w Wysokich Obcasach pojawił się artykuł, w którym odniosła się też pani do hejtu. Pojawiały się faktycznie takie zarzuty, że jest pani onkocelebrytką i chce ten kapitał wyborczy zbić na swojej historii? Tak, to jest bardzo trudne, ale proszę mi wierzyć, jeżeli pokonałam raka, to hejt też dla mnie nie miał żadnego znaczenia. Wiadomo, że jest to przykre, bo ja działałam społecznie. Ja nie tworzę żadnego stowarzyszenia czy też fundacji. Ja starałam się sama dążyć do tego swoimi możliwościami, swoim sposobem, żeby ta refundacja była. Ponieważ czekają na to kobiety, które do mnie dzwonią, które do mnie piszą, które ciągle pytają, kiedy będzie ten zabieg, bo one się boją. One się boją, tak jak ja się bałam, o własne życie, o własne rodziny. Bo my nie możemy wszystkiego przeliczać na pieniądze.
My musimy też patrzeć na to, że ta matka, a zazwyczaj chorują młode kobiety, które mają te mutacje genetyczne, które mają po 20 kilka lat, 30 parę lat. Musimy patrzeć na to, że one najczęściej są też matkami, mają małe dzieci. I jeżeli tej matki braknie, to będzie największa tragedia. Pani przykład też u nas w Polsce, można powiedzieć, przełamał niejako tabu, bo wcześniej o tej profilaktycznej mastektomii się nie mówiło. Niektórzy gdzieś w głowach mieli pomysły takie, że to jest okaleczanie kobiet w jakiś sposób. Ja pamiętam, jak Angelina Jolie w 2013 roku ogłosiła całemu światu. Ja już wtedy wiedziałam, że jestem tak jak ona. Często jestem do niej porównywana. Ja mówię, tak, jesteśmy porównywane, jesteśmy podobne, bo mamy tą samą mutację genetyczną. Ale ona zrobiła świetną sprawę, ponieważ wtedy kobiety zaczęły się badać. Ja to wiem na własnym przykładzie, ponieważ ja odjeździłam do Instytutu Onkologii w Gliwicach i tam pytano mnie, przecież dlaczego zrobiłam te badania? Ja powiedziałam tak, bo u mnie było obciążenie genetyczne w mojej rodzinie. Ja musiałam wiedzieć. Ja też mam wiele znajomych, koleżanek, które też robią te badania. Mówią, Kasiu, dałaś nam przykład, że należy się badać, że jesteś w tej chwili zdrowa, jesteś z nami, że przeszłaś tą chorobę. I pamiętam, jak Angelina Jolie też była hejtowana, że jest gwiazdą, celebrytką, że zrobiła to dla rozgłosu. Ale ona dobrze wiedziała, że miała kilka przypadków w swojej rodzinie nowotworu. I tak należy, myślę, że te działania, zarówno Angeliny Jolie, która ogłosiła to na cały świat, i moje, które to są właśnie te własne historie, które najlepiej trafiają do opinii publicznej. Pani Kasiu, skąd Pani znalazła w sobie, no chorując na nowotwór, borykając się ze śmiertelną chorobą, tyle siły, by pomyśleć jeszcze w tym wszystkim o innych? Ja myślę, że wynika to z mojego charakteru. Ja bardzo lubię pomagać. To nie jest pierwszy przypadek, gdzie, no wiadomo, że to jest na dużą skalę. To nie jest pierwszy przypadek, gdzie ja wyrażam chęć pomocy dla drugiego człowieka. Myślę, że to też wynika z tego, że oprócz tej mutacji genetycznej mam też taki gen pozytywnego myślenia i bardzo się z tego cieszę, że ta siła wyrasta też na pewno i z charakteru, i z mojego usposobienia, ale też z tego, że otaczam się wspaniałymi ludźmi, że ludzie chcą ze mną rozmawiać. No i oczywiście ze wsparcia rodziny, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. Co by Pani powiedziała tym Polkom, które wciąż zastanawiają się nad takim zabiegiem, a wiedzą, że są obciążone genetycznie? To jest bardzo trudna decyzja, indywidualna, ale jeżeli mamy taką możliwość uratowania swojego życia, jeżeli mamy zapisane w genach 90%, że zachorujemy, to nie mamy na co czekać. Ja jestem też takim przykładem, bo często kobiety mi zadają pytanie, że właśnie zostaną okaleczone, że będą źle wyglądać, że ta operacja spowoduje różnego rodzaju takie psychiczne urazy. Że odbierze im w jakiś sposób kobiecość? Kobiecość im odbierze, że to wpłynie na jakieś relacje damsko-męskie, bo tak naprawdę bardzo dużo kobiet się o to boi. My cały czas dbamy o swój wygląd, tak? Chcemy się podobać, chcemy wyglądać. Ale niestety ta choroba przychodzi nagle, atakuje i my na to nie jesteśmy przygotowani. A możemy się na to przygotować właśnie poprzez wykonanie takiego zabiegu, takiej operacji. Jeden cel osiągnięty i to bardzo ważny, ale Pani dalej chce działać na rzecz kobiet. Tak, chcę działać dalej na rzecz kobiet, bo jest bardzo dużo do zrobienia. Myślę, że ten sukces, który osiągnęłam, nie tylko ja, ale te właśnie wszystkie kobiety, nosicielki genu BRCA1, że jest ta refundacja. Oczywiście przy współpracy wielu wspaniałych ludzi. To też należy podkreślić, że bez mediów też nie dałoby się tego zrobić. To też media niosą tą informację. Te możliwości, które nam daje też współczesne narzędzia komunikacji, jak Facebook, tak, gdzie my mamy możliwość pokazania tego, co się dzieje, co jest niedobre. Myślę, że jest tyle rzeczy do zrobienia, że kolejny projekt na pewno powstanie i ja będę działała na rzecz polskich kobiet.
Pani Kasiu, ja dziękuję pięknie za rozmowę i za pomoc Polkom, które zmagają się z mutacją genetyczną BRCA1 bądź BRCA2. A Państwa zachęcam do śledzenia naszego portalu, ale także odwiedzania miejsca, w którym się znajdujemy, czyli Restobaru Przystanek w Zawierciu. Do zobaczenia. Bardzo serdecznie dziękuję.